Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na film, którego już dawno u mnie na kanale nie było, czyli zajmiemy się holem zakupowym oraz mini denkiem kosmetycznym. Połączę te dwa filmy w jeden, dlatego że jakiś spektakularny hol zakupowy z Rossmana to nie był. Tak samo dużo produktów jakoś mega nie udało mi się zużyć, ale chcę je zutylizować, także postanowiłem, że zrobimy sobie taką małą przerwę od recenzji perfumowych i zajmiemy się ponownie pielęgnacją. Jak wiecie, że ja już od dłuższego czasu nie kupuję żadnych kosmetyków, żadnej pielęgnacji itd., itd., dlatego że jeszcze swoje zbiory mam i chcę je zużyć, żeby po prostu się mi nie popsuły, a jakby inne plany zakupowe przeznaczam na perfumy. Także zobaczycie, co udało mi się zakupić w Rossmanie. W tym będzie jedna perełka, której oczywiście nie mogłem się oprzeć, także zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Wszedłem do Rossmana przed świętami, bo kończy mi się żel do mycia twarzy i mówię, a idę zobaczyć coś, może akurat fajnego się trafi. Jeden żel, a w zasadzie pianka była w promocji, więc ją wziąłem. Pianka, która u mnie się sprawdziła i jeszcze dodatkowo gdzieś tam zobaczymy jakieś fajniejsze produkty, które mogłyby mi się przydać, więc parę tych produktów tu będzie. Myślę, że zaczniemy sobie od denka kosmetycznego, dlatego że tych produktów mamy mniej, a poza tym o tych produktach mogę już Wam co nieco opowiedzieć, także zaczniemy sobie może od Dermo Future. Jest to taki hydrolat 3 w 1, mgiełka, tonik oraz serum. Nieraz mogliście zobaczyć u mnie na kanale w momencie, kiedy robiliśmy sobie różne rutyny czy aktualizacje pielęgnacji. Był to bardzo fajny produkt, ponieważ przede wszystkim ładnie pachniał, po drugie bardzo ładnie nawilżał skórę. Świetnie mi się on sprawdzał zarówno samodzielnie, jak i pod krem, czasem gdzieś po umyciu, żeby ta twarz mi za szybko się nie ściągnęła. Psikałem sobie właśnie tym tonikiem z Dermo Future, żeby ukoić tą moją skórę i bardzo fajny, taki dosyć sporo czasu ta moja skóra była ukojona, zanim nałożyłem krem. Miałem coś tam w międzyczasie zawsze do roboty i krem później nakładałem, także wydaje mi się, że był to spoko produkt, dlatego że bardzo ładnie to nawilża. Także myślę, że kiedyś jak jeszcze będzie jakieś promo, a z tego co widziałem, często ten tonik z Dermo Future jest w promocji, to myślę, że go zakupię. Na razie jeszcze mam dwa toniki, więc na razie wstrzymam się. Jest tu wyciąg z aloesu, jest tu lawenda, lukrecja, wąkorta azjatycka, także wydaje mi się, że jest to taki produkt fajny, multifunkcyjny. Dodatkowo będzie właśnie ładnie nawilżać, ogajać skórę, jednocześnie działać antybakterynie, także wydaje mi się, że to produkt godny uwagi. Drugi produkt, który udało mi się zdenkować, jest to puder enzymatyczny od marki Faceboom. Ten produkt również mogliście u mnie zobaczyć na kanale. Jest to produkt taki, który można używać go, że tak powiem, do codziennego użytku jako produkt myjący. Produkt o tyle fajny, że wysypujemy trochę na dłoń, dajemy odrobinę wody i robimy z tego bardzo fajną, puszystą, gęstą pianę. Następnie myjemy twarz. Bardzo dobrze oczyszcza ten produkt, a jednocześnie ma działanie złuszczające. Dla osób, które mają skórę taką płytką naczynioną bądź naczynkową, myślę, że jest to fajny produkt do takiego złuszczania. Ja miałem produktów oczyszczających dosyć sporo, natomiast ten wykorzystywałem tylko i wyłącznie do celów takich wspomagających u mnie złuszczanie. Więc używałem go tylko raz w tygodniu, w momencie kiedy wykonywałem sobie peeling, czy stosowałem kurację kwasami owocowymi. Ładnie pachnie cukierkowo. Produkt bardzo wydajny, jeżeli go używamy jako wspomagacz złuszczający, jako doczyszczający produkt. Myślę, że warto ten produkt sobie kupić jako taki ulepszacz peelingowy dla osób, które mają bardzo wrażliwą skórę. To myślę, że jako produkt codzienny do mycia twarzy po prostu. Zapach, mówię Wam, jest przepiękny. Na pewno jeśli jeszcze będzie promo, to myślę, że go ponownie sobie gdzieś tam zakupię. No i ostatnie trzy produkty, które w końcu udało mi się zużyć, były to trzy maseczki od marki Orientana. Powiem Wam szczerze, że na początku byłem sceptycznie do nich nastawiony, ponieważ była tu pojemność 30 ml, ale z racji, że kupiłem je w fajnej cenie, no to też jakby nie miałem tutaj tych obiekcji. Natomiast wydawało mi się, że taka saszetunia 30 ml na krótko wystarczy. Otóż myliłem się, ponieważ te maseczki naprawdę bardzo długo mi się używało. Są to te trzy maseczki, pokażę Wam je z bliska. Jest to złota aralia. Tutaj mamy wiśnię oraz niebieską chotunię. Zacznijmy sobie od maseczki, którą najszybciej udało mi się zużyć. Była to różowa wiśnia. Naprawdę pięknie pachnie wiśniami. Zapach jest naprawdę bardzo ładny. Po nim skóra była naprawdę bardzo mięciutka, bardzo odżywiona, a przede wszystkim złagodzona tymi moimi różnymi peelingami, kwasami itd., itd., dlatego że ta maseczka Pink Cherry
jest dla osób, które mają taką skórę wrażliwą. Ma za zadanie łagodzić podrażnienia, nawilżać, regenerować naskórek, także wydaje mi się, że ta maseczka świetnie się sprawdzi dla osób z cerą naczynkową, dla osób z cerą płytką naczynioną, dla osób, które mają z reguły podrażnioną skórę po wszelkiego rodzaju zabiegach kosmetycznych, ale też i panowie, którzy po goleniu również mają podrażnioną skórę. Myślę, że taka maseczka fajnie się sprawdzi, dodatkowo Wam odżywi skórę i przede wszystkim przepięknie pachnie. Fajnie, że te maseczki można trzymać tak od 20 do 30 minut i to naprawdę działa, dlatego że ta maska Was nie ściągnie. Może delikatnie, wiadomo, jak wyschnie, możecie czuć efekt ściągnięcia, natomiast ona tworzy bardzo fajną otoczkę na skórze i spokojnie te 20, 25 do 30 minut ona będzie Wam spokojnie, powolutku zasychała, więc też nie musicie się obawiać, że za długo będziecie ją trzymali. Kolejna, którą udało mi się zużyć, to jest ta właśnie niebieska chotunia, maska oczyszczająca i naprawdę nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie oczyszczać skórę, a to dlatego, że konsystencja wszystkich tych trzech maseczek była do siebie bardzo podobna, dosyć śliska, dosyć taka, można powiedzieć, ciężko zmywająca się, ponieważ gdy maseczka wyschnie i później dodamy trochę wody, robi nam się taka dosyć ślizgawica na twarzy, więc dosyć ciężko to zetrzeć z twarzy wodą, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko fajnie ten produkt oczyszcza, przede wszystkim ogaja skórę, dlatego że mamy tu witaminę B6 i dodatkowo widzę, że w składzie jest tutaj też niacynamid na czwartym miejscu, także wydaje mi się, że jest go dosyć sporo. Ta maska dodatkowo będzie ładnie ten koloryt skóry nam wyrównywała, ogajała jakieś niedoskonałości, dodatkowo mamy właśnie ten ekstrakt z chotuni, ogranicza wydzielanie sebum, skóra po tej maseczce jest taka dosyć mocno zmatowiona, gładka, jednolita, także wydaje mi się, że dla osób z cerą problematyczną myślę, że będzie to fajna opcja. No i ostatnia maseczka, taki must have, można powiedzieć, na każdą okazję, dlatego że Złota Aralia jest to taka rozświetlająca maseczka. Ja ją używałem głównie przed jakimiś wyjściami, imprezami, w momencie, kiedy chciałem skórę mocno odżywić. Skóra po tej maseczce jest delikatnie napięta, więc jak najbardziej na fajne wyjścia się nada, dlatego że delikatnie nas tam zliftinguje, ładnie skórę nawilża, rozświetla, skóra jest pełna blasku, ujednolicony koloryt, więc wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju delikatny BB krem na to, czy lekki makijaż i ta skóra naprawdę będzie wyglądała promiennie. Pół godzinki nakładamy i skóra jest jak nowa. Także te trzy maseczki z Orientany myślę, że spokojnie mogę polecić. No dobrze, denko zakończone, przechodzimy do haulu. No i tak, moi drodzy, przyszedłem tylko po jeden produkt, wyszedłem z pianką od Facebook, pianka do mycia twarzy, każdy rodzaj cery. Pamiętacie, była już ona u mnie na kanale, bardzo dobrze mi się sprawdziła, ładnie pachnie, dosyć cukierkowo, więc jeżeli lubicie takie zapachy, to myślę, że warto. Tym bardziej była promocja, chyba za 14 była ta pianka, także wydaje mi się, że spoko cena, tym bardziej, że te produkty ponad dwie dyszki kosztują. Pianka jest całkiem wydajna. Ja z tego co pamiętam używałem chyba półtorej pompki, czasem dwie, zależy jak brudną miałem twarz. Natomiast myślę, że jakoś półtorej pompki starczyło mi na całkiem długo. Z reguły takie produkty do mycia pionotwórcze nie są zbyt wydajne, natomiast tutaj z wydajnością problemu nie miałem. Także chwyciłem, nie miałem za bardzo czasu myśleć, więc mam piankę Facebook. Delikatny detergent, ładnie myję, także no po prostu ją chwyciłem. Dodatkowo nie mogło się obyć bez saszetu nie do kąpieli. Tu Wam pokażę mniej więcej jakie sobie nabyłem. Oczywiście firmy Alta Pharma. Najbardziej ziołowa i najbardziej aromatyczna firma, która produkuje kosmetyki do kąpieli, do ciała, do spa i tak dalej, tak dalej. Ta saszetka jest na rozluzienie mięśni. Jest to produkt, który ma w sobie olejek z rozmarynu, eukaliptusu oraz z gloterii rozesłanej. Nie mam pojęcia, co to jest, ale brzmi ciekawie i przede wszystkim tajemniczo. Natomiast wydaje mi się, że taka rozgrzewająca, rozluźniająca kąpiel będzie spoko, tym bardziej, że ja lubię wszystkie zapachy z tych właśnie produktów marki Alta Pharma. Jest taka dziurka, z której można sobie powąchać zapach i wydaje mi się, że fajnie się to sprawdzi. Druga saszetka jest na takie swobodne oddychanie, na drogi oddechowe. Czasem po prostu męczy mnie jakiś katar, czasem po prostu gdzieś mi coś drapie w nosie, szczypie w nosie, więc wydaje mi się, że taka saszetka również się przyda. Tutaj znajdziemy więcej olejków, ponieważ mamy tymianek, szałwie, sosnę, limba,
rozmaryn, mirt, eukaliptus, miętę polną, pieprzową oraz jeżówki purpurowe. Te kwiatki to pewnie jeżówki, z tego co wydaje mi się. Dlatego ta saszetka fajnie się sprawdzi na drogi oddechowe. Mamy tu dużo składników, które mocno działają nam na drogi oddechowe, więc wydaje mi się, że też fajnie się u mnie sprawdzi do kąpieli. No i ostatni produkt, który udało mi się zakupić z Alta Pharma, jest to 250 ml olejku płynu do kąpieli. Jak wiecie, ja lubię zapach lawendy. Tu między innymi jest lawenda. Była promocja, ponieważ ten produkt kosztuje ponad dychę, jakoś około 15 zł czy coś takiego. Mi udało się ten produkt kupić za 9 zł, więc mówię, bierę. Produkt wygląda w ten oto sposób. Zobaczcie, jak mocno intensywny ma kolor. Jest to ciemnofioletowy. Bardzo fajny, w szklanej butelce, więc wygląda to naprawdę spoko. Na opakowaniu napisane jest, że jeden korek wystarczy. Ja to dzisiaj przetestuję, zobaczymy, czy to prawda. A jeśli chodzi o olejki, jakie tu znajdziemy, to mamy lawendowy, pomarańczowy, patchoulowy, bylicowy oraz tymiankowy. Więc wydaje mi się, że fajna kompozycja, mocno ziołowa, z przewagą oczywiście lawendy. Jeśli ten produkt się otworzy i się go powącha prosto z butelki, jakoś super mocno nie pachnie. Na pewno zdam Wam relację, jak to będzie wyglądało, czy przy jakimś spa, które sobie nagramy, czy po prostu kiedyś w jakimś filmie o pielęgnacji do Was wrócę i Wam opowiem, co i jak. Na do widzenia, chwyciłem maseczki z Isany po 2 zł, ale muszę Wam powiedzieć, że mają ciekawe składy, więc dlaczego by nie? Nie mają mikroplastiku, są pakowane po 2, więc 2 zł za 2 maseczki to wydaje mi się, że jest to spoko cena. Ja wziąłem sobie 3 maseczki, Hydro Booster, maseczka nawilżająca, maseczka anti-age z koenzymem Q10 oraz mamy taką nawilżającą, uelastyczniającą maseczkę z retinolem oraz awokado. Wiecie, jakieś to tam mega super maseczki to nie są, one kosztują 2 zł za 2. Natomiast wydaje mi się, że o tyle są spoko. Nie mają mikroplastiku przede wszystkim. Skład tych maseczek jest ok, więc te 3 maseczki, jeżeli będziecie w rosku, to myślę, że możecie sobie na próbę wziąć. Przedostatni produkt, który udało mi się zakupić, jest to Natura Siberica. Taki preparat na wypadanie włosów, na wzmocnienie włosów, na porost nowych włosów, żeby je przyspieszyć, zestymulować, bardziej osadzić w głowie. Ja od kiedy mam dłuższe włosy, gdzieś tam one są związane, to po prostu podczas mycia widzę, że po prostu więcej ich wypada. Jak wiecie, ja swego czasu miałem z marki Sylveco taki tonik do skóry głowy, który jest bardzo fajny. Po zużyciu całego opakowania bardzo ładnie te moje włosy się zachowywały, mniej wypadały na pewno, mniej były zniszczone. Dużo pojawiło mi się baby hairów, nowych, wyrastających włosów, więc na pewno kiedyś jeszcze wrócę do tamtego toniku. Natomiast chciałem przetestować ten, dlatego że też była promocja. Produkty z marki Natura Siberica tej serii dla mężczyzn mi się bardzo dobrze sprawdzają. Mają ładne zapachy, takie ziołowo-aromatyczne, leśne, mocno drzewne, także wydaje mi się, że jest to spoko opcja. Jestem ciekawy, jak ten produkt u mnie się sprawdzi i na pewno zauważę, czy mniej mi wypadają, czy nie, ponieważ widzę po każdym myciu głowy, ile tych włosów mniej więcej jest na sitku. Mamy tutaj ekstrakt z korzenia łopianu, ekstrakt z owoców jałowca syberyjskiego oraz czystą taurynę. Zobaczymy, przetestujemy. Produkt nazywa się Snow Leopard. Wszystkie te produkty z męskiej serii Natura Siberica mają właśnie takie zwierzęta namalowane na etykiecie. Wydaje mi się, że prezentuje się to spoko. No i ostatni produkt. Jak myślicie, z czym mogłem wyjść z Rossmana? Z perfumami. Powiem Wam, że długo zastanawiałem się, czy brać, czy nie brać i dobrze, że poczekałem, dlatego że w Rossmanie była promocja 60 zł, przecena 50 ml zapachu od naszej Joanny Krupy dla Exotic. Wydaje mi się, że jest to spoko opcja. Widziałem, że są też inne zapachy, natomiast mnie zainteresował Yourself, dlatego że jest to taki fajny unisex. Nie zdradzę Wam na razie więcej, ale jest naprawdę bardzo ciekawy, świetnie pachnie.
Co prawda 50 ml tam za ponad stówę Rossmanie, no to uważam, że cena nie jest jakaś super atrakcyjna, ponieważ jak wiecie, za stówę czy ponad, czy poniżej 100 zł, to ja kupuję arabskie konkrety, więc no, to musimy zobaczyć, jak będzie z jego trwałością. Na pierwszy rzut mogę wam powiedzieć, że trwałość jest całkiem fajna, jakość również, nie spodziewałem się aż tak dobrej jakości, ale jak ten zapach pachnie? Tego dowiecie się w kolejnych moich filmach, kiedy omówimy sobie ten zapach szerzej, przetestujemy, przeczytamy nuty i tak dalej, powiem wam co nieco na ten temat. Ale na pierwszy rzut muszę wam powiedzieć, że jest to fajny zapach. Bardzo dużo Rossmanów nie ma testera do tego zapachu, więc dużo odbijałem się od drzwi, całowałem klamkę i nie mogłem go nigdzie powąchać. Natomiast w końcu trafiłem na Rossman, w którym ten tester był, no i przepadłem, więc Joanna Krupa jest u mnie. To był ostatni produkt z naszego filmu, także mamy zaliczone Denko oraz mini haul z Rossmana. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy znacie te produkty i też oczywiście dajcie znać, czy znacie perfumy od Joanny Krupy. Czy macie te perfumy, czy macie inne perfumy sygnowane imieniem i nazwiskiem Joanny, także piszcie komentarze. Ja wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. Widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.